No dobry wieczór. No na pewno naszym celem dzisiaj na to spotkanie było zdobycie awansu do następnej rundy. Też ten mecz się odbył z takiej trochę perspektywy pięciodniowej, bo też wyjechaliśmy w piątek wyjechaliśmy w kierunku Opalenicy, tam stacjonowaliśmy na mecz z Lechem, tam przebywaliśmy też do meczu z Odrą Opole. I też z jakiejś perspektywy, powiedzmy, tego meczu z Lechem Poznań, myślę, że zagraliśmy tam niezłe zawody i jakieś tam, powiedzmy, czuliśmy je dosyć, ale też pozostawiliśmy po sobie w Poznaniu dobre wrażenie, bo byliśmy w grze do końca. I też no, chcieliśmy ten wyjazd zakończyć, powiedzmy, pięciodniowy, nie tyle też awansem, co właśnie też jakby przywieźć jakiś, powiedzmy, laur, powiedzmy, z tego wyjazdu i też do tego dążyliśmy. No dzisiaj sporo rotacji w mojej drużynie, ale też rotacje nie w żaden sposób nie usprawiedliwiały nas do tego, że powiedzmy robimy rotacje, to niepoważnie traktujemy Puchar Polski. Poważnie traktujemy Puchar Polski, także wydaje mi się, że to widać było przede wszystkim od początku meczu, że przejęliśmy kontrolę nad tym spotkaniem w pierwszej fazie, co dokumentowaliśmy zdobyciem bramki. Gospodarze przede wszystkim zagrażali nam w pierwszej połowie, w tej pierwszej odsłonie pierwszej połowy stałymi fragmentami, długimi autami, faulami. Znaczy stałymi fragmentami, rzutami wolnymi z boku, rzutami różnymi nam zagrażali. I mi się wydaje, że tak około 20 którejś minuty przed taki moment, że straciliśmy taką płynność gry, co skrzętnie Odra wykorzystała i doszła do głosu. Jednak końcówka pierwszej połowy należała już do nas i na pewno tutaj to, że zdobyliśmy tą drugą bramkę, pokazało, że kontrolowaliśmy tą pierwszą połowę w końcówce tej pierwszej odsłony. Druga połowa, był taki cel, żeby przede wszystkim zdobyć trzecią bramkę. Niestety stało się inaczej, około 50 którejś minuty tracimy bramkę na 1-2. Odra łapie kontakt, łapie też jak gdyby takie siły witalne. Z naszej perspektywy dokonaliśmy kilku zmian. Zaczęli wchodzić na boisko zawodnicy, którzy na co dzień grają, powiedzmy, w pierwszym składzie. Piotrek Glazło, Trąbka, też powiedzmy wejście Hinokia, Mary Łoto zastąpił Łukasz Wolsztyński. Także wydaje mi się, że te zmiany mocno nam pomogły uspokoić grę. Chociaż trzeba powiedzieć, że wynik do końca był sprawą otwartą i na pewno Odra tutaj niesiona tutaj, powiedzmy, dopingiem kibiców próbowała gdzieś doprowadzić do wyrównania i pomyśleć o dogrywce. Niestety jakby dla Odry no, nie udało się, a my na pewno tutaj utrzymaliśmy dobry wynik i przede wszystkim zdobywamy awans. Taki był nasz cel, to osiągamy i teraz wracamy do domu. Na pewno musimy teraz myśleć o regeneracji mocno, bo też już w piątek gramy bardzo kluczowe spotkanie u siebie z Koroną Kielce. Czy są jakieś pytania do pana trenera? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Witam serdecznie na drugiej części konferencji. O zabranie głosu poproszę trenera gospodarzy, pana Adama Mocenia. I zespół dzisiaj zagrał dwie różne połowy, bo pierwsza to naprawdę, pomimo tego, że graliśmy z zespołem ekstraklasy, nie podobała mi się wybitnie. Stracona bramka, pierwsza jak gdzieś na podwórku, druga bramka powstała w fragmencie gry i obraz tego meczu naprawdę nie wyglądał tak, jakbym to sobie wyobrażał przed tym spotkaniem. Druga połowa dobra, w drugiej połowie naprawdę zespół pokazał swoje możliwości, nawet z zespołem z ekstraklasy. Strzelona bramka, napór, parę sytuacji. Trzeba przyznać, że bramkarz Stali Mielec zachował się w tych sytuacjach bardzo dobrze i na pewno przegrywamy, ale po tej drugiej połowie trzeba przyznać, że tutaj mój zespół pokazał wysokie możliwości, grając z zespołem z ekstraklasy i na pewno to jest optymistyczne. Na minus pierwsza połowa, stracone bramki, które sobie sami chyba strzeliliśmy, takie mam wrażenie, szczególnie pierwsza, jakiś taka gra bez błysku, bez jakiejś takiej siły ofensywnej, tak samo w defensywie błędy, ale w drugiej połowie już było na pewno na co popatrzeć. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pana trenera? No to się nie. Nie, pytaj. Pozostaje zapytać, dlaczego tak późno? To ta, nie wiem, wina tego straconego pierwszego golu, dlaczego tak późno się obudziliście, bo de facto 50. Dlaczego tak późno? No nie wiem, no powiem panu, ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Może inaczej, dlaczego zaczęliśmy tak słabo? Może tak, takie stwierdzenie bym tutaj użył. Myślę, że ta pierwsza bramka też trochę podcięła nam skrzydła. Potem niezła gra, też trzeba przyznać przeciwnika. Źle wyglądaliśmy się w pressingu, jacyś tacy rozciągnięci. W drugiej połowie już to było skorygowane.
niż tyle miejsca do gry nie miał przeciwnik. No i taka chyba odpowiedź. Te dwie bramki takie stracone, szczególnie ta pierwsza, wybiła mój zespół z rytmu, no ale niestety, no taka jest piłka, można stracić bramkę, trzeba szybko zareagować, nie zareagował mój zespół w pierwszej połowie, zareagowali w drugiej, no trochę nam chyba zabrakło dzisiaj czasu i myślę, że trochę szczęścia w tych sytuacjach takich podbramkowych. Ja mam pytanie tutaj o rotację w bramce, nie widzieliśmy dzisiaj, jak była ta luka w ogóle, nie był w składzie meczowym, część podejrzewam w polu spowodowana tym, że część będzie pauzować za kartki, ciężki mecz w Legnicy, ale wszystkie zmiany były spowodowane decyzją trenera, czy coś znowu się zadziało nieprzewidzianego? Nie. Tutaj była decyzja od razu podjęta i to wcześniej już. Kalinowski dzisiaj naprawdę dobrze bronił i Artur dzisiaj odpoczął. Gdyż po tej miedzi był trochę poobijany i stąd ta zmiana, ale od początku było wiadomo, że w pucharze będzie bronił Kalinowski. A w polu? No w polu tak, no niektórych zawodników musiałem na pewno oszczędzić, nie chciałem ryzykować jak Kamińskiego, jak Niziołka, którzy są naszymi naprawdę takimi zawodnikami, na których można polegać, od których się zaczyna skład, też wiek mają troszeczkę już taki, że mogliby tego tempa nie wytrzymać, musieli odpocząć. Następcy, myślę, nie grali źle, szczególnie w drugiej połowie. Czy jeszcze jakieś pytania? To jeszcze chciałem dopytać, no po zakończonym meczu widziałem, że ten udał się w stronę, nie wiem, pokoju sędziowskiego. Poszedł, podyskutować o tym niedobrze. Nie dyskutowałem, ale... No nie dyskutowałem, może tak zakończmy. Zakończmy temat. Czyli nie było tam żadnych szpileczek pokoju sędziowskiego? Nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie trenerze. Dziękuję.